Tak się składa, że już kiedyś odwiedziłem stację benzynową, ale nigdy nie byłem w środku. Dzisiaj będziemy mieli okazję zobaczyć, jak wygląda stacja benzynowa w środku, za kasami. Oto i ona. Zobaczcie. Całe wyposażenie stacji benzynowej zostało. Została opuszczona dokładnie w 2015. Czyli już 7 lat stoi otwarta. Zobaczcie, komputery. To całkiem fajne narzędzia. Wyłączymy teraz latarkę. Chociaż chwilkę możemy poświecić. Zobaczcie, jest tutaj wszystko. Znajduje się na stacji benzynowej. Tego jeszcze nie było. Zobaczcie, cały sprzęt jest. To jest coś niesamowitego. Belgia naprawdę nie przestaje mnie zaskakiwać. Całe wyposażenie. Jakby ją opuszczono przed chwilą. Prąd jest nadal włączony. Oby tylko nie było alarmu. O kurde, tutaj mamy część mieszkalną. Zobaczcie, nawet nie zdążyli się spakować do końca. Oczywiście, jak zdobędę informacje, zaraz was poinformuję, co się wydarzyło, dlaczego ta stacja jest opuszczona, dlaczego nie funkcjonuje. Tu ktoś śpi. Myślę, że to są dzicy lokatorzy. Korale. Kask, jakieś książeczki. Tutaj rzeczy prywatne. O kurde, nie spodziewałem się, że przy samej drodze znajdę taką perełkę. O kurde, jest tutaj nawet kuchnia. I to nieźle wyposażona. Drewniana cała, zobaczcie. Schodzimy na dół, zanim ktoś nas zobaczy. No wprost są domy. Nie wiem, jak zareagują na to. Teraz można już świecić swobodnie. Jest jeszcze druga hala. Zaraz sprawdzimy, co tam jest. Jestem w szoku. To jest niesamowite, co można znaleźć w Belgii. Jest tutaj naprawdę wszystko. Tutaj można płacić zbliżeniowo. Kasa. Ja się podnosiło pudełko, a na dole były pieniądze. Dobra. Nie ruszam tego. Nie chcę, żeby mnie ktoś posądził o kradzież. I na tym rzecz polega. Tutaj mamy drugą kasę. Nie działa. Ciekawe, co tutaj jest.
narzędzia. Troszkę jest to przerażające, że to jest wszystko otwarte. Idziemy zobaczyć dalej. Co się tutaj znajduje? Tutaj już się dostała woda. A, takie coś. Zobaczcie, nie tylko stacja. Zastanawiam się, czy ta stacja jest połączona razem z tym warsztatem samochodowym. Być może tak. Zobaczcie, dystrybutory puste. Stacja powoli odchodzi w cień. Zabytkowy fotel, autko, co mogę powiedzieć? Skoro stacja jest w tak dobrym stanie, czyli drzwi otworzył ktoś dość niedawno. Wejdziemy jeszcze na chwilkę. Dziwię się, że nikt nie wziął tych komputerów stąd. Ale po co tyle kluczy? To mnie zastanawia. Kluczyki? Zobaczcie, jaka mała lodóweczka. Kluczyk w środku. Piwnica? O kurde. Tutaj próbki paliwa chyba. Kolejna kasa. Opróżniona. Zobaczcie, jaka kolekcja win. Na stacji? Po co komu tyle wina na stacji? Chyba, że częstowali klientów. O kurde. Tutaj mamy bardzo dużo wody, chociaż nie jest tak dużo. Można wejść. Gdyby tylko nie było tutaj nigdzie prądu. W zasadzie nie ma tutaj więcej fajnych rzeczy. Akumulator duży. I chyba to wszystko. Nigdy nie byłem za kasą ze stacji benzynowej, ale teraz już mogę. Spokojnie.
spokojnie tutaj sobie postać chwilę. Powiem tak. W tym miejscu zakończę eksplorację, ale wy nie uciekajcie. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda na zewnątrz. Myślę, że to też będzie ciekawy widok. Także ja uciekam, a wy oglądajcie dalej. Idziemy teraz na zewnątrz. Zobaczcie. A oto i ona. Opuszczona stacja benzynowa. Zobaczcie, nawet jeden dystrybutor jest rozwalony już. To jest niesamowite, że coś takiego się zachowało. Coś się dzieje. Mam nadzieję, że to nie policja. Nie. Straż pożarna. Pojechali dalej. Co my tu mamy? Mamy jakiś garaż. A obok niego domek. Ciekawe, czy jest opuszczony, czy tylko zaniedbany. Fundamenty. Domek jest cały drewniany, więc... Tędy nie dostaniemy się do niego. Ale spokojnie. Obejdziemy go naokoło. Widzimy, jak wygląda w środku. Jeszcze poświecić trochę. Jednak lepiej by było wejść tam osobiście. Tylko czy będzie to możliwe? Chyba raczej nie. Niestety, do domku nie da się wejść. Bardzo szkoda. Dobra, nic. Ja uciekam dalej.